Wreszcie zaczyna się luzowanie obostrzeń. Od 1 maja zostały otwarte salony fryzjerskie, salony kosmetyczne i kluby sportowe zewnętrzne. A już od jutra wreszcie będzie można wybrać się do galerii handlowych, do sklepów meblarskich czy do sklepów budowlanych. A oczywiście dzieci klas 1-3 rozpoczną nareszcie naukę hybrydową. W szkołach podstawowych oczywiście dalsze decyzje będą jeszcze zależały od postanowień rządu. Wiele zmian się szykuje. Ważne jest to, że od 8 maja będą mogły też działać hotele. Będą otwarte z wyłączeniem hotelowych restauracji, fitnessów i spa i przy obłożeniu maksymalnie do 50%. Od 15 maja, to chyba jeden z bardziej wyczekiwanych dni w tej chwili, będziemy mogli ściągnąć maseczki na świeżym powietrzu, bo niestety w zamkniętych obiektach nadal będą obowiązywały, ale będziemy mogli się też wybrać do restauracji, z tym, że tylko do ogródków restauracyjnych. Żeby wybrać się do restauracji już wewnętrznie, będzie trzeba poczekać do 29 maja. Wtedy zostaną otwarte restauracje, będzie można organizować imprezy również w zamkniętych obiektach, bo wcześniej tylko na otwartym powietrzu. No i oczywiście ograniczenia sanitarne nadal będą obowiązywały i ilość osób do maksymalnie 50 również jest warunkiem tego, żeby można było się spotkać w takich restauracjach czy na takich imprezach. Ale miejmy nadzieję, że to już naprawdę milowy krok do tego, żebyśmy wreszcie wrócili do normalności, żeby te wszystkie szczepienia dały radę i żebyśmy mogli funkcjonować normalnie. Najbardziej mi brakowało właśnie takiego luzu, różnych wyjść, też siedzenie w domu było trochę niesprzyjające. Trochę tęskniłam za szkołą, bardziej właśnie ze znajomymi niż za lekcjami. Spotkania z ludźmi w miejscach takich publicznych pod tytułem restauracje i to, że można się po prostu spotkać w innym miejscu niż dom na przykład, zjeść coś dobrego w takiej atmosferze też jakiegoś luzu i może takiego oswobodzenia, tak bym to nazwała z tego co dotychczas. No o maseczkach nie wspominam, bo trudno się mówi nawet przez nie, więc bez nich będzie pięknie. Bardzo nam brakuje szkoły. Mi brakuje wolności i towarzystwa. Chciałabym pójść do McDonalda, no i pójść na plac zabaw, żeby pobawić się. Spotkań ze znajomymi, bo jestem z małej miejscowości i mam ciężko z dojazdami, a tak zawsze była szkoła. Myślę, że dobrze, że znikną maseczki. Będzie przyjemniej, wygodniej, będzie się dało normalnie oddychać. Trochę luzu, wolności fryzjera, spotykania się właśnie, my po rehabilitacji tu zatrzymałyśmy się, bo tak normalnie nie można nigdzie chodzić. Maseczki są dla mnie tragiczne, absolutnie. Uważam, że są dobre, bo może chronią, ale ja osobiście znoszę to fatalnie. Już zapomniałam, jak jest normalnie. No, a oprócz tego sama robię niektóre wykroczenia i uciekłam ostatnio nad morze. Na 5 dni jechałam tylko z synem, nikogo nie było więcej w samochodzie, a na plaży po prostu pusto, na szerokiej plaży. Więc proponuję, żeby ludzie robili jakieś ucieczki w miarę kontrolowane i no i dbali o siebie, bo ja już właśnie ten brak dostępu jest męczący. Najbardziej brakowało chyba zdecydowanie tego, żeby móc już zdjąć te maseczki w końcu i normalnie oddychać. No i chyba tych restauracji, wyjść gdzieś ze znajomymi, z rodziną, posiedzieć, porozmawiać, zjeść coś dobrego, a nie tylko w tym domu tak naprawdę.